Lata później. Co to było? Nic nie wyrósł. Thor, władca piorunów. No, no to witamy naszego przeciwnika w drugiej części, Thora, syna oczywiście Odyna, no i brata Baldura, także on będzie się tak mścił za to ubicie jego synów, że to jest nieporozumienie. Nie, wygląda trochę jak Odin. Nie, jednak nie. Kurde. Warto było zostać do końca. 500 osób poszło w diabły. Piernicze, czy ta gra mnie jeszcze czymś tutaj zaskoczy? Przecież te dwa fakty to jest zdecydowana wskazówka dla nas, że będzie kolejna część. Co to było? Kęsłuk! Jak widać, Thor lata później wpadł z wizytą. I to jest właśnie w tym momencie koniec. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo gorąco za uwagę. Mam nadzieję, że cała seria wam się podobała. Lata później, patrzcie. Co to było? Kęsłuk! O kurde, w końcu nam się Thor pojawił. Aż ciary przeszły, jak się kurczę pokazał z tym swoim młotem. I dopiero teraz mamy takie właściwe napisy na czarnym tle. Kurde, no to jest chyba dosadna zapowiedź tego, czego możemy się spodziewać po kolejnej części. Ach kurde, już jak sobie o tym pomyślę, ile tutaj jeszcze twórcy mogą historii opowiedzieć w tej mitologii nordyckiej,
to po prostu aż sam się nie mogę doczekać, zwłaszcza, że ten nowy God of War był absolutnie genialną produkcją. Co to było? Kieczłuk! Lata później? A to się w ogóle nie zmienił. Thor? Kim jesteś? Ej, ja nie wierzę, że to jest, że to już. Co to było? Kieszłuk! Wiele wskazuje na to, że nie tylko Freja, ale również i Thor będzie naszym przeciwnikiem w przyszłości. To też może sugerować, że na Odyna poczekamy do God of War 3 przy tym nowym przeliczeniu serii. Lata później! Co to było? Kieczłuk! God. Proszę państwa, proszę państwa, Jezus Maria! Jaka ta gra jest dobra, była dobra, fuck! Ach, nie wiem nawet już co mam mówić, Jezus Maria. Chyba mogę przewinąć napisy. Teraźniejszość, czy to serio? Mateusie, jesteś gotów? Tak, ale miałem dziwny sen. Fimbulwinter się kończył. I Thor tu przyszedł po nas. To był tylko sen. Ha. Strasznie dziwny. Rzeczywisty. Może to... przyszłość? W takim razie pomartwimy się jutro.